ten czas kolejny raz maszerujemy dziś. Należy zdecydowanie wstać i walczyć o liść. Być albo nie być dla naszych spokojnych chwil. Rednieck jest delta, połączenie sił. Tak, o tak, o tak, o tak. Nadszedł ten czas. O, nadszedł ten czas. Abyś zrozumiał. Ja byś zrozumiał. Że lepiej posadzić krzak niż nas, niż nas, niż nas. Twórco praw, twórco praw, dumny jak paw, dumny jak paw. Zrozum ten fakt, oj zrozum, 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 że lepiej posadzić krzak niż nas, niż nas, niż nas. Jest jedyna taka impreza chyba w całej Polsce. Nie? Trzeba cały rok czekać, żeby tu przyjechać to zobaczyć. Żałuję, że ciebie tutaj nie ma z nami w ogóle. Naprawdę. Polecam za rok, koniecznie musisz tutaj przybyć, zobaczyć co się dzieje. Naprawdę widać, że tym ludziom o coś chodzi, nie? W każdą stronę, którą się obejrzę, jest pełno ludzi, nie? Naprawdę, gdzie bym się nie popatrzył. Jest pełno tych osób, a to się dopiero, wiesz, to się jeszcze nie zaczęło na dobrą sprawę. Pan Remia zajmuje się przygotowaniami do marszu, takimi jak propaganda albo organizacja tutaj właśnie terenu, zgromadzenie ludzi, prowadzenie marszu, żeby było bezpiecznie. Cała organizacja po prostu. Marszu, lawet i tak dalej, muzyki, wszystkiego, to właśnie z Kemparem. Aha, dobra. Wiesz, gdzie... I zagrzewanie ludzi podczas marszu do skandowania i tak dalej. Idea Kemparmi, żeby była grupa ludzi, która chce wspomóc nas i działać aktywistów. Na rzecz marszu, aktywistów, którzy pomogą przy organizacji, bo to jest to tyle robienia, że parę osób nie da rady. Bupa song, walk and let's go down. Bupa leaking job, what I'm kicking out of England. Bupa general and us, that's how us get down your plan. No pork and no pork and no pork and no bread. No copper and no arrow in Django in a museum. Cause I love I'm on a real. Yeah, listen. The word legalizer, have you heard the word legalizer? I do pop pills, I never did no LSD. But I wouldn't mind the kids from Mrs. Mary. She's home, you can hold her. Może być ciężko, aczkolwiek mam nadzieję, że coś zmienimy. Musimy tylko jeszcze troszeczkę poczekać. Teraz zmieniają się rządy, tak? Jest wybory prezydenta. Tak więc jak będziemy głosować na odpowiedniego, to może się coś zmieni. Przez to, że ludzie byli okłamywani przez polityków, no to sami zaczęli w to wierzyć, szczególnie ci, którzy nigdy nie palili. Ja przyjechałem, bo chciałem poprzeć ideę, żeby można ogólnie wyhodować swój krzak, prawda? Żeby mieć jedną roślinę, bo wydaje mi się, że uzależnienie od handlarzy jest najgorsza cecha, jeżeli chodzi o ten rynek, prawda? Ponieważ po pierwsze nie wiemy skąd pochodzi, od kogo i tak naprawdę nigdy nie mamy tyle, ile byśmy chcieli mieć.
hodując własną roślinę w domu, to ja się o nią troszczę. Wiem na przykład, jaka to jest odmiana, ile zawiera, na przykład jaka to jest, jaki gatunek i co mi może po niej być. Czy to jest na przykład odmiana, która powoduje psychodele, euforię lub inne na przykład objawy. No i dzięki drzewu był wtedy niezależny, prawda, od rynku nielegalnego. Już jestem trzeci raz, teraz będzie i za każdym razem mi się wydaje, że wiem, że jak ja przyjdę, to przyjdzie też następna jedna osoba. A im więcej osób przychodzi, tym jakby widać większe poparcie wśród ludzi. Jeżeli w tym roku będzie jeszcze więcej osób niż w tamtym, to znaczy, że większość osób się otwiera na tą ideę, żeby zlegalizować marihuanę i lekkie narkotyki. Co moim zdaniem jest bardzo słusznym posunięciem. Z rodzicami swoimi rozmawiam na temat na przykład narkotyków i udowadniam im, znaczy mówię im, że alkohol to również narkotyk. Jeżeli oni lubią sobie wypić lampkę, ja lubię na przykład zapalić jointa z kolegą i porozmawiać wtedy. Nie muszę być pijany, żeby rozmawiać. Wolałbym na przykład, żeby nikt mnie nie zmuszał do tego, co tak naprawdę mi wolno i żebym to ja mógł podejmować sam decyzję, nie będąc pociągany do konsekwencji na przykład iść do więzienia za mój własny wybór, prawda? Nie szkodzę. Tym bardziej, że każdy czuje, jak co na kogo działa, nie? Na przykład ja wiem po sobie i właśnie większość znajomych właśnie uważa tak jak ja, że alkohol źle na nich wpływa, nie? Dla wszystkich. Tak samo powtórzę, jak woda, jak spirytus, jak przemysławka, denaturat i inne historie, którymi się można zatruć, uzależnić. No, są elity, są grupy, którym zależy na tym, żeby to było niedostępne. A to się wiąże już z dalszą historią. To dla was to robimy, dla wszystkich tych, którym przeszkadza obecna polityka narkotykowa. Gdyby nie wy, pewnie nie byłoby problemu. Gdyby nie my, ale jesteśmy my i problem jest.
Dziękuję wam, że przyszliście kolejny raz. Nie baliście się tego, że mogą was zatrzymać. Mój przyjaciel, umorzyła postępowanie ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Dwa miesiące temu na swojej rozprawie na rozprawie sądowej złożyłem wniosek dowodowy w postaci 2,5 grama suszu. Sąd odrzucił mój dowód. Niestety musiałem po rozprawie spać w na tym trawniku, za parkingiem. Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Panowie, aresztowali, no, co za satysfakcja! Groźny zbrodniarz pali zioło, niesamowite! No, nagraliście, jak dostałem w głowę pałą?
Ej, spoko, na dobrze. Jezu! Ale co wy robicie? Proszę wstać. A co? Podajcie mi proszę wstać. Chowaj go. Tak. Powiedziałem. Proszę ze mną. Rzuca pan i pytę tam i na prawo i lewo. Rzucam. Na komisaria. A kto na komisaria? A kto pan mi rzucał kurwa na dziewczyny? Na komisaria. Którzy prosili o to, żeby został uwolniony. Coraz więcej przyjeżdżało policji, ubrani tak jak tam panowie z tyłu. No, w sumie to trwało dość szybko. Osoba, która krzyczała z megafonem, została prawdopodobnie zaczęta bić pierwsza. No, bardzo szybko. Sam robiłem zdjęcia, zostałem zatrzymany na komendzie. Kazano mi je usunąć. No, bardzo dziwnie. Na początku byliśmy sami, staliśmy przed komisariatem, skandowaliśmy hasła. Domagaliśmy się uwolnienia jednej osoby zatrzymanej. W pewnej chwili zaczęły się zbierać właśnie służby już ciężej uzbrojone w pałki i w tarcze. Zostaliśmy właśnie zamknięci od strony ulicy Kruczej. Zebraliśmy się właśnie tutaj na rogu tutaj i nadal skandowaliśmy różne hasła. Nie było żadnego zakłócenia porządku oprócz właśnie tego skandowania haseł. I to nie były obraźliwe hasła, to było coś w stylu, to jest wasza demokracja, uwolnijcie go. I gdy zebrała się właśnie ta wystarczająca liczba tych służb, jeden pan, który krzyczał przez megafon, który zresztą był wyłączony, czyli głośno na pewno nie było, megafon był wyłączony, policja na niego ruszyła, zaczęliśmy się cofać, ten pan został wciągnięty do środka i po prostu zaczęła się mucka, regularna mucka. Zaczęli bić kogo popadnie, zaczęli machać pałami. Widziałem kolegę, który został wepchnięty przez tą szybę. Co mogę powiedzieć? No, bezsensowne użycie przemocy ze strony policji. Zagłuszenie, są głośniejsze tutaj manifestacje w Warszawie i nie są używane takie środki. Wręcz przeciwnie, policja chroni takie manifestacje przed gapiami, przed postronnymi.